Pan to zajmowanie mieli. Na podstawie załączonej listy obecności stwierdzam, że posiadamy kworum. Jest w tym momencie trzy. Kworum optyczne powiem w ten sposób. Wizualne, optyczne, jak to 16 osób. Odpowiadam, że już 17. No, ale jest pięknie. Stwierdzam, że mamy kworum i otwieram 42. sesję Rady Dzielnicy 12 z następującym porządkiem obrad. Przyjęcie porządku obrad, uchwał mamy od A do E. Może ja po skrócie przedstawię. Punkt A w sprawie delegowania członków Rady Dzielnicy, punkt B w sprawie przedłużenia umowy najmu, punkt C w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego, punkt D w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalnego, punkt E w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa. Punkt posty, wolne wnioski, punkt szósty ogłoszenia i to ma być punkt szósty ogłoszenia i komunikaty, punkt siódmy zakończenie sesji jest wątpliwy. Czy ktoś z Państwa lub radnych ma moment, proszę bardzo, pan po. Panie Przewodniczący, proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały komisji radnych o sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego z 10-dniowym terminem odstąpienia od przedłużenia do naszej umowy. Tak jest, super, dziękuję. Proszę bardzo, pan. Ja proszę o wprowadzenie na porządek. Aha, moment, bo przepraszam bardzo, proszę się. Czy ktoś pan ma do wniosku pana Chodorowskiego? Nie. Nie widzę tego, kto jest za przyjęciem tego porządku obrad. Tak, jeszcze mówię. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dzień dobry. Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad ten wniosek. Proszę bardzo, pan Wojciech. Ja poproszę o wprowadzenie do porządku obrad trzech uchwał. Trzeba byłoby każdą osobną, może po kolei. Pierwsza to dotyczy istnienia rachunkowych zadań powierzonych na 14 w zakresie prac remontowych osiedla. Dobrze. Druga. Druga dotyczy opinii w sprawie szczególności działki. Działki przy ulicy Kozielskiego. I trzecia dotyczy wprowadzenia roku jednokierunkowego na ulicy Kozielskiego. Roku jednokierunkowego. Jednokierunkowego na ulicy. Dobrze, głos, czy jeszcze jakieś uchwały są? Nie widzę. Pan, w momencie go głosujemy. Pierwsze, listę rachunkową. Kto jest za wprowadzenie tego do porządku obrad? W jednomyślnie. W sprawie sprzedaży działki przy ulicy Kozietunkiego. Kto jest za wprowadzenie tego do porządku obrad? I wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ulicy na Smudzielcu. Kto jest za wprowadzenie tego do porządku obrad? Dziękuję. Dzień dobry, Rada wprowadziła to do porządku. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Proszę bardzo, pan Marek. Chciałbym wniosek zgłosić formalną o wprowadzenie uchwały, projektu uchwały o opinii dotyczącej przyznania medalu dwudziestolecia ziemi. Dobrze. Kto jest za przyjęciem tego wniosku do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła do porządku obrad ten wniosek. Proszę bardzo, pan. Chciałbym prosić się Radę o wprowadzenie do porządku obrad następujących spraw dotyczących opinii do budżetu. Sprawa AU. Budżetka przy jakim terenie może będzie nam łatwiej? Budżetka przy ulicy nad Serafą. Ulicy nad Serafą, tak. Sprawa numer 1638. Budżetka do ulicy 1638, no to sama, ulicy na Serafą. A, to są wszystko na Serafą, tak? Nie. Jest na Serafą. Druga to jest sprawa z architektury 1394, ulica Jana 23. Jana 23. Blok mieszkalny. Tak. I trzecia sprawa
16:40. To jest ulica Kosocicka i już pan mówię. Proszę Państwa, poddaję to głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały nad Serafą? Kto jest przeciw? Jana 23. Kto jest za przyjęciem? I ulicy Szczerniakowskiego. Kto jest za przyjęciem? Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad te punkty. Czy ktoś z Państwa lub grupa radnych ma jeszcze uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Wobec powyższego Państwa to była prośba o naszą Komisji Architektury w związku z tym, że żeby to było procedowane, te budżetki były procedowane. Nie, no nie w pierwszej kolejności, tylko wcześniej, po skończeniu porządku obrad jako pierwsze te trzy uchwały. Bo, czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę.